Hej, witam serdecznie, z tej strony Demo i zapraszam na kolejny odcinek z serii Zagramy w Neon. No i jesteśmy w tych podziemiach, gdzie mamy zamknięte drzwi przez jakąś siłę. No zgaduję, że po prostu tutaj jest jakiś sposób na aktywowanie tego. Też mamy zaznaczony ten punkt na mapie, także sądzę, że to jest dość ważne miejsce. Tu mamy naszą kapliczkę i chyba w tym miejscu jest jedyne możliwe przejście. Kolejne drzwi zamknięte przez jakąś siłę. No to już widzę, że tutaj naprawdę sporo ścieżek tam się dopiero otworzy. Na razie, no niestety, nic tu nie zrobię. Dobra. Czy to jest jakiś przeciwnik taki gigantyczny? Czy to są po prostu posągi? No, powiem szczerze, że średnio wierzę w to. Co tu się dzieje? Aha, tam ktoś mnie zauważył. A więc jednak. Jednak posągi po prostu. Mam jakieś, kurde, szkielety. Swoją drogą chciałem was serdecznie też zaprosić na fanpage'a, bo na przykład wczoraj się odcinki pojawiły troszeczkę później z powodu też problemu z YouTube'em i zapisaniem tego, żeby film się z prywatnego, czy jak się przesyła, automatycznie ustawił na publiczny. I tam na Facebooku zawsze o takich rzeczach informuję, także jeśli ktoś chce być na bieżąco, to serdecznie zapraszam. Link jak zawsze macie, słuchajcie, w opisie. A my teraz ruszamy dalej. I tak, albo możemy pójść na wprost, gdzie mamy potwora, który jak zwykle się żywi jakimś ciałem, albo możemy sobie zobaczyć jeszcze to pomieszczenie. Tylko tutaj mamy dwa zejścia na dół. Choć to jest tylko takie... Ha, to są kolejne takie drzwi, tak? Które nic mi nie dadzą niestety. Wszystkie drzwi są zamknięte na głucho, no właśnie widzę. Troszkę jest to na razie irytujące, bo jak sobie będę musiał zapamiętywać te wszystkie miejsca, które będę chciał później sprawdzić, jak już te drzwi uda nam się otworzyć. Znaczy, mam nadzieję, że tak się stanie. Chyba, że tu mamy po prostu jakoś, nie wiem, jakiś gest wykonać przed tymi drzwiami? Szczerze wątpię, ale może nie zaszkodzi zobaczyć. Dobra, bo wiemy, że są jakieś takie miejsca, była taka sugestia ostatnio, że przed niektórymi jakby ścianami czy drzwiami po prostu możemy wykonać pewien gest i wtedy po prostu jakby coś się wydarzy, będzie jakaś interakcja możliwa. Ktoś tutaj głośno sobie oddycha, ale bym powiedział, że bardzo głośno. Tylko to jest coś innego. To jest już niżej niż to, co ja widziałem. To bym chciał najpierw zobaczyć jedno piętro, dopiero później się tutaj zagłębiać w eksplorację niższych pięter. Czy ja przez to przejdę? Wow! Co to było? Ale pułapka! No tak, bo to była jakaś płytka naciskowa. Ja pierdziele, ale się dałem zrobić. Ten jest za niski, żeby w ogóle oberwać jakimkolwiek strzałą. No nieźle. No naprawdę nieźle. No przecież, że tutaj było. Można to jakoś dezaktywować? Nie, nie ma opcji. Trzeba będzie cały czas uważać. No nieźle. Kurde. Dobra, to przebiegnę od razu. Dwa, trzy. Dobra. Ty też trochę brzmisz, jakbyś był jakiś szalony już od tego wszystkiego, co tu się dzieje. Jest naprawdę szalenie też ciekaw właśnie tego, czy będziemy tutaj do czynienia z jakimś bossem. Wow. No, raz, dwa. Jeszcze jeden atak, nie? Wiesz co, prosiliście też, żebym kosztował z innej broni, więc w sumie można jak najbardziej sobie już też zmieniać częściej na oręż. Proszę bardzo. Jak widać, no nie ma jakiegoś większego problemu między przełączaniem się również w trakcie walki. Znaczy, nie jestem pewien, czy akurat w tych miejscach nie lepiej, gdybym posługiwał się troszeczkę mniejszą bronią, z racji tego, że tu jest dość wąsko. A i przeciwnicy są mega szybcy. Czy to jest właśnie... Czy to się wszystko teraz sprowadza do tego samego jakby miejsca? Nie. Tam będziemy musieli się cofnąć i chyba tamtędy sobie przejść. O kurde. Coś mi mówi, że tutaj też będzie pułapka. Kamień duszy. No dobra. Nie wiem, co, na razie się przełączymy. Ja coś czuję, że w końcu któryś z tych się poruszy.
Ale tam jest jeden, to moglibyśmy go sobie... Wow, zaraz. Widzieliście to? No właśnie, któryś się poruszy. Okej. Raz. Dwa. No ten schemat już przerabialiśmy ostatnio, także... Jestem w miarę na świeżo po tamtych walkach. Myślę, że sobie powinien poradzić tutaj bezbłędnie. Więc ko. Teraz tylko raz zaatakował. No to by się aż chciało go teraz dobić, nie? Ale... Nie, to byłby błąd. To byłby błąd, to by się bardzo źle skończyło. Każdy, kto zagrozi tej ziemi, zginie. Dobra, tamten jest tylko w górę. Oby. Fajny jest ten miecz teraz. Znaczy... To podwójna broń moja. Myślę, że coś się za tym znajduje, tam żadnych skarbów już nie widzę. Zobaczmy sobie najpierw, co tutaj będzie. Muszę tak uwalić, żeby się nie pogubić i... Jezu, nie myślę, że to będzie jakiś kolej... O Boże, ale tu jest... Ale tu jest... To jest duże! Potężne jest to miejsce. Nie, to się na co chwilkę cofnę tam. Okej. Nie macie za dużo życia. Całe szczęście. Horoku dama. No dobra, może być, choć no... Dla mnie od teraz, znaczy od tego czasu, co mogę sam sobie jakby tą Horoku damę wytwarzać, no to już nie jest jakiś specjalnie wartościowy skarb. To też spoko rzecz, że przeciwnik, który płonie po trafieniu jego, daje nam nawet buffa na chwilę w stosunku do innych przeciwników, po prostu broń nam się podpala, nie? I zwiększamy sobie obrażenie na jakiś czas. To jest bardzo fajny pomysł, naprawdę, bardzo logiczny. Okej. Stać mi nawet na level, mamy 11 tysięcy ponad Amrity, prawie 12. Sugerowaliście, żebym też troszkę zaczął inwestować w umiejętność. Nie tylko dlatego, że mi to trochę zwiększy życie, ale także obrażenia będą zależały od tego. Tutaj właśnie z racji tego, że posługuję się podwójnym ostrzem, powiedzmy sobie, więc nie jest to głupi pomysł. Tamten się poruszy, to już ewidentnie widać. Pytanie tylko... Czy ja bym chciał tutaj iść na razie, wiecie? Ja bym chyba się cofnął na górę i sprawdziłbym jeszcze te inne gałęzie tej... Wow, tego podziemia całego. Przy okazji się przekonamy, czy przypadkiem ci, którzy udają posągi, się nie spawnują, a na szczęście nie. Przynajmniej nie w tym miejscu. No bo on ostatnio tutaj stał, nie? Także jest dobrze. Dobra. No ej. No tylko jeden atak. Dobra. Ej, tamten jakby szkielet szybko mi dał spokój. No nieźle. Musimy przeczekać. Sprawdzimy sobie tylko, co tam jest na prawo jeszcze, bo wydaje mi się, że to będzie coś innego, że to się jakby tak nie łączy, choć tutaj, no mówię, mogę się, nie tutaj, mogę się mylić w tym miejscu. Zaraz się przekonam, choć, no nie wiem, tak wygląda, jakby to było coś zupełnie innego. I skoro już tam mamy nawet... Stąd dobiegają te odgłosy dziwne. I skoro tam już mam teraz kapliczkę, to myślę, że w miarę spokojnie mogę... O, właśnie, posprawdzać również inne miejsca. Ale to będzie go bolało, nie? Elegancko. Oj, dobra, mnie też to bolało. Auć, dobra. Tylko raz. Przeżył. Dobra. Otrzymujesz tytuł Postrach Diabłów. Twój poziom reputacji wzrósł. Ciekaw jestem, czy ta reputacja jest tylko taką jakąś informacją dla nas. Ile jeszcze tutaj ich wyrżnęliśmy i tak dalej. Czy będzie tam jakiś większy wpływ również na jakieś aspekty takie związane bardziej z rozgrywką samą w sobie. Wiecie, na przykład, nie wiem, jakieś lepsze ceny będziemy mieli, czy dostęp do większej ilości przedmiotów u kowala, no tego typu rzeczy, nie? Nie wiem, jeśli ktoś z was jakoś rozumie, zna ten system reputacji, miałby ochotę się podzielić tutaj w komentarzach ze mną i ze wszystkimi innymi osobami, które by te komentarze czytały, to będę naprawdę mega wdzięczny.
Za to też. Dobra, tu jest duszek i pułapka kolejna. Który tutaj jest poziom? 36. Nienaturalna śmierć. Okej, okay, no od tego zginął. Okej. Okay. Ja myślę, że moglibyśmy spróbować. No nie wierzę. Raz. Let's go. No czemu się kurde nie chciałeś przesunąć tutaj? Auć. Auć. No nie jest głupi, on nie podejdzie. Dobra, teraz sam wszedł w to. I to aktywował. Dobra, no mocny jest ten topór, jak się walczy przeciwko komuś, kto z niego korzysta, naprawdę. No nie wierzę. Naprawdę mocny jest. Zaufajcie mi. Okej, okay. Widzimy się w tym miejscu, za sekundkę postaram się tutaj po prostu przebiec. Mam nadzieję, że mnie nic po drodze nie zabije. Okej, okay, jestem na miejscu, odzyskałem wszystko i w zasadzie powiem wam, że nie ma sensu tutaj tego sprawdzać, ponieważ przyszedłem z tej strony. No, to się po prostu w ten sposób zamyka. Tutaj był ten szkielet, nie? Ja ostatnio poszedłem tutaj, znaczy stamtąd przyszedłem i tego nie sprawdzałem i to miejsce łączy się z tym. Czyli po prostu zawalczymy sobie, słuchajcie, z tym gościem, który mnie teraz zabił. Nie odpuszczę mu, pokażę, że dam radę. I przejdziemy sobie tam dalej już, myślę. Bo chyba nic więcej tutaj nie było, poza tymi oczywiście zamkniętymi przejściami, do których na razie dostępu jakiegoś nie mam. Niestety. Ale go kurde porobiłem. Jak to jest zginąć dwa razy od tego samego? Nie wiem. Powiedz mi coś o tym. Świetnie. Wow. Wojownik zachodu, Hizayoroi. I topór. Zobaczmy sobie jego ekwipunek. Po pierwsze, topór już widzę, że jest znacznie lepszy. Na 25 poziomie. O kurde. O kurde. To jest chyba jedyna broń na ponad 20 poziomie. Nie, to jest 21 ten mod, ale jedyna broń na 25 na pewno. Moja podwójna uczy katana to jest poziom 18, więc też wypadałoby to wkrótce jakoś zmienić, myślę. Szkoda, że na razie nie mam jak. Nie mam za bardzo sensownej alternatywy, ale zobaczmy sobie ten ekwipunek wojownika zachodu. Jest troszkę cięższy, ale jest naprawdę znacznie, znacznie lepszy. Choć nie ma w zasadzie jakiś... Dlaczego specjalne efekty są na czerwony? Honor wojownika zachodu. What? Nie jestem pewien, co to robi. Nie jestem naprawdę pewien, dlaczego jest na czerwono to. Czy ja być może tego nie otrzymuję, ponieważ potrzebuję jakiegoś honoru wojownika zachodu, czy coś takiego? Wiecie co, jeśli tak to działa, jeśli ja tego nie otrzymuję, bo to jest niepodświetlone kompletnie, ja bym się mimo wszystko wolał nie ubierać w ten ekwipunek. Jeśli nie mogę z niego czerpać żadnych profitów. Nie samą obroną człowiek żyje, nie? Zatrwanie są te specjalne efekty, więc na razie zostaniemy chyba przy tym ekwipunku. Dobra, chodźmy na górę. Ja ciekaw jestem, czy w ogóle jestem jakoś w stanie taki ekwipunek sobie ustawić. Byłaby szansa na jakiś hełm nowy. A tutaj? Tutaj nie. Na broń. No zawalczmy z tym. Ciekaw jestem, czy kiedyś trafię na kogoś z was na przykład, jeśli chodzi o takie miejsce śmierci. Aż to by, żebym trafił, to by ktoś musiał akurat grać w tej mniej więcej godzinie, co nagrywam i zginąć dokładnie w miejscu, w którym jestem, więc no, to jest mała szansa na to oczywiście. Ale jest! Wow! To zrobimy coś takiego z tobą, kurde. I jeszcze cię mega bombą załatwimy. Podobało się? No, nie mam tego więcej.
Dobra, uleczymy się, niech stracę. No nie! Dobra, jesteś mój. Huh. Pancerz samuraj. Znaczy zbuja. Suneate. Liczymy jakiś hełm nowy. Być może który by zapoczątkował zbieranie jakiegoś setu sensownego przeze mnie. Okej. Okay. Odpocznijmy sobie w takim razie w tym miejscu. No i zobaczmy, co będzie tutaj się dalej kryło w tych podziemiach. Troszkę jeszcze brakuje do poziomu, ale wcale nie tak dużo. Mówię, po tej misji naprawdę koniecznie muszę posprzedawać ten szmelc, który noszę nie wiadomo ile i po co. I z którego nawet nie korzystam. Jezu, prawie go zabiło. Długi łuk, osiągnięta maksymalną znajomość. Dlaczego strzelając z tej broni osiągnąłem maksymalną znajomość łuku? What? Może chodzi po prostu o znajomość broni dystansowej w jakiś sposób, nie wiem. Ale przecież te bronie też mają swoje osobne jakby znajomości, także... jest to dość zagadkowe. No okej. Okay. Nieważne, nieważne. Poczynimy sobie, żeby nie zużywać oczywiście eliksirów. No do 90 tysięcy musimy Amritę wbić, także no trochę... trochę brakuje, nie ma co tego ukrywać. Podprowadziłbym go sobie, wiem, że w miecz dostanie. Ej, ale jakieś obrażenia tam zawsze wchodzą. Główna trudność tych przeciwników to chyba polega na tym, że po prostu można ich faktycznie nie zauważyć i się natknąć. Wow! Mają jakiś inny atak, ale to jest chyba tylko, który używają do czyszczenia drogi. Jeśli taka sytuacja się trafi, że nie mogą przejść. Dobra, nice. Topór bandyty. Czy to będzie jeszcze lepsze od tego, co ja zdobyłem z tamtego gościa? Nie mówcie, że tak będzie. Nie, nie jest tak. Jest na 16 poziomie. Jest lepsze od tych... czy w ataku po prostu od tego, z czego korzystam teraz, rozumiem. Gałąź Himorogi. To jest chyba do opuszczenia misji, wydaje mi się, ale... pozwala ci przerwać zadanie i wrócić do punktu startowego, nie tracąc w ogóle Amrity. No, to jest coś takiego. No, bardzo fajna opcja, bo są też przedmioty, które pozwalają opuścić zadanie oczywiście, ale naturalnie tracimy wtedy wszystko, nie? Co zdobyliśmy. Nie, tu żaden z nich się nie podniesie. Jest szansa na broń, ale pojedynczą. Tam jest zejście. Ja bym sobie jeszcze tam podszedł tylko na dół. Znaczy tutaj. A dopiero później tam się na lewo damy. Strasznie niepokojąco się tutaj czuję za każdym razem, jak przychodzę obok tych posągów, bo nie wiem, czy na przykład, wiecie, nie udałoby mi się... znaczy, czegoś nie przeoczyłem, nie? I czy za chwilę ktoś mnie nie zetnie. Ten chyba wygląda na... może nie. No chodź tutaj. Pamiętam, jak pierwszy raz z tobą walczyliśmy. Wow. Okej, okay. Ostatnia strzała, proszę. No właśnie, czegoś nie przeoczyłem, nie? Auć. On miał mnie na dwa ataki ostatnio. Znaczy ostatnio, jak pierwszy raz z nim walczyłem. Troszkę się to pozmieniało, nie? Aj. Auć. Teraz no kurczę mogę uciekać i się jeszcze wbić w coś. Jakieś dodatkowe zagrożenia. Właśnie też na tym polega trudność tego miejsca. Ciężko jest walczyć, szczególnie że oni są bardzo tankowaci. Dobra, mamy go. To też było takie trochę zbędne ryzyko, bo mogłem się spokojnie wycofać. Ale okej. Ale okej. Ktoś mnie zauważył znowu. Wow, 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 wow. Tam jest u góry jakaś paskuda. No ale niestety nic mu nie zrobię. Okej. Czy ty cokolwiek tutaj pilnowałeś? Coś tu jest. Pytanie co? Amulet wody tylko. Czyli pojedyncze. Użycie tego, co mogę sobie tutaj na lewo po prostu ustawić i będę miał. I jeszcze się regeneruje.
Czyli znowu ktoś tam do mnie czymś rzucał. No i znowu mamy bramę zamkniętą przez jakąś siłę. Ja pierniczę, to już jest H4, jeśli dobrze liczę. Mega dużo tego jest. Raz, dwa. O, to jest to combo. Ja. Furia po prostu. Znowu! To jest ciekawe, że można go podpalić w ogóle, nie? A tak chyba najlepiej na demony się trucizna sprawdza. Wow, 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 wow. Dobra, mamy cię. To chciałem zrobić. Elixir zyskany, świetnie. Mam nadzieję, że mnie bombą zaraz ktoś nie trafi. Nie będę to podnosić, dobra. No, i chyba tutaj wszystko sprawdziliśmy, wydaje mi się, także ten sektor mamy już zbadany. Pytanie, czy to będzie schodziło zaraz na dół? Tak, schodzi na dół, czyli tutaj nie ma znaczenia, czy przejdziemy sobie górą, czy dołem, no to przejdziemy tędy. Z drugiej strony tak, no właśnie, ze środka wchodzę tutaj trochę. Już mnie ktoś wyczaił, tu jest oczywiście walka. Przecież jasne, nie trafiłem. Aj. No, brakowało. Jeszcze ktoś mnie zauważył? Dobra. Pokusiłem się już o to. Bo widziałem, że przez doskonałe zregenerowanie ki miałem taką możliwość, żeby, wiecie, no, miałem buffa chwilowego obrażeń. Auć. Dobrze, że nie robisz tego ataku częściej. Tylko ograniczę się do tego samego bez przerwy. Dobra, spokojnie. Wow, co tu się stało? Jakieś krytyczne trafienie chyba. Podwójne touch minoden, proszę, żeby to było jeszcze lepsze niż to, z czego korzystam. Proszę, jakiś 20 poziom czy coś takiego. 14, będzie coś wyżej? Podwójne touch minoden, 17 poziom. Lipa. Na te specjalne efekty na razie patrzyłem. No, oczywiście można to pozamieniać, jakoś tą duszę i powybierać sobie odpowiednie efekty, które nas interesują. Jak trochę tego kowala ogarnę, to postaram się wam to zaprezentować jakoś. Nie chcę na razie jakby... O Jezu, to będzie piękna walka zaraz. Tylko nie chciałbym mieć sytuacji, że się cofnę i kurde, ktoś mi strzałą w głowę strzeli. Najpierw to się tutaj rozejrzę i za chwilę do tej ściany sobie pójdziemy dopiero. Aha, tu jest jeszcze jakieś zejście, znaczy przejście. Czy to jest ta ściana z drugiej strony jakby? Co to było? Usuń talizman. Zaraz, 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 zaraz. Czy ja właśnie w ten sposób dezaktywowałem tę ścianę? Okej! Ej, naprawdę, nie wiedziałem, że tak można. Gorące źródła nawet, świetnie. Serio, nie wiedziałem, że tak można. Chciałem po prostu sprawdzić tę ścieżkę. Dobra, usiądźmy sobie. Oczywiście, że tak. Jezu, kiedy te creepy rzeczy pływają. Mhm, dokładnie. Bo to po prostu, jak idealnie trafiłem za tą ścianę, jak ją zauważyłem, wyglądało, jakbym tą lokację znał na pamięć, ale serio tak nie jest, naprawdę. Sam jakbym to obejrzał, to miałbym wątpliwości. Ale po prostu chciałem sprawdzić najpierw to do końca jeszcze wszystko. Tak teraz sobie też tutaj jeszcze pójdziemy. O, tu się trochę eksploracja kończy. Czyli w zasadzie musimy iść teraz tam przed siebie. Tutaj, tak? Aż nie, bo ja tego nie otworzę teraz. Ha! No i co ja mam teraz tutaj zrobić? Co ja mogę teraz w tym miejscu zrobić? Tylko, aha, tu jeszcze możemy przejść. Bodajże. Czy nie będzie tu niczego? To jest powrót? Nie. Byliśmy jeszcze w tej części lokacji. Masz!
Dobra, pić padł. Aha, to będzie teraz ten. Tak, 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 to jest teraz ten, który do mnie rzucał. No się w końcu widzimy, nie? Na jednym poziomie. Ale szybciej nie chcę wierzyć, że tam niczego więcej nie będzie. Tak patrzę, czy tam przypadkiem jakiegoś skarbu nie widzę. Nie, to jest chyba zwyczajne światełko jakieś. Dawać miecze kolejne. Powiem szczerze, jak na razie bardzo mi się nie podoba. Podoba mi się to, że mieli naprawdę fajne pomysły na te lokacje. Ta już mi się znacznie bardziej podoba niż ta na zewnątrz. Na razie właśnie najsłabszą lokacją była ta poprzednia. Czyli na zewnątrz po prostu, jakby w tej misji, nie? Przed bossem. No. O, jak on robi ten atak, ale to jest niesamowicie rzadkie. Szansa na ekwipunek oczywiście, tutaj pojedyncza broń. Tu jest płytka naciskowa, też widać i na wprost będą strzały ją zleciały. Choć bardziej sensowne byłoby, gdybym spróbował zablokować, nie? Te pociski po prostu. Okej, tam już widzę, że ktoś się mną interesuje, już idzie do mnie. Strzały w końcu. Elegancko. Nie wiem czemu... A, dobra, nie było znacznika na czerwono, ponieważ go nie namierzyłem. Ma to sens. Ma to oczywiście sens. Kolejny elixir, już 7, super. Naprawdę bym się nie pogniewał, gdybym zaraz dostał jakąś kapliczkę tutaj. Ej, zgubiłem się. Zaczynam się gubić. Wow. Nie wiem, czy ja tutaj nie byłem przypadkiem, jakoś to tak to... Trochę podobnie wygląda. Oj, 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 nie, 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 to jest najgorsze. W pierwszej alfie w bodajże Nio było jeszcze tak, słuchajcie, wyobraźcie sobie, że jeśli traciliście staminę, to od razu nie mogliście się ruszać, jak straciliście całą staminę. Tutaj jest tak, że jak stracicie staminę, spoko, możecie chodzić, ale nie możecie, kolejny lekcji, ale nie możecie atakować lub robić uniku, bo wtedy po prostu wasza postać na chwilę się zatrzyma i będzie musiała odsapnąć w miejscu po prostu, nie? A wcześniej było tak, że wystarczyło was pozbawić staminy. I to było naprawdę mega trudne wtedy, żeby, no, po prostu wygrać jakiś pojedynek z innym graczem, czy chociażby... Kurde, jak się zorientował od razu! Czy żeby chociażby z jakimś przeciwnikiem wygrać i blokując ataki, no? Czy nawet trzeba było strasznie uważać atakując? Oczywiście można powiedzieć, że to jest fajne, bo gra była jeszcze bardziej wymagająca. Tylko pytanie, czy to już nie była trochę przesada. I skoro twórcy z tego zrezygnowali, no wydaje mi się, że chyba uznali, że to faktycznie może być troszkę przesadzone, szczególnie na jakimś dalszym etapie gry zapewne, nie? Dobra. Gdzie ja cholera jestem? Aha! Na samym początku! Zasłonił oczy. Nie myślę, że te wszystkie bramy się potwierają. O cholera. No nie ukrywam, że fajnie by było tak zrobić. Dobrze, że nie zaskoczyłem, bo musiał pewnie wszystko od nowa przechodzić, nie? Zaraz. Otwórz. Teraz mogę te wszystkie przejścia sobie pootwierać. O Boże. Nie, 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 nie. Ginę. No nie wierzę. No nie wierzę, że w tym momencie musiałem zginąć. Ja pierni, to już się cieszyłem, że te skarby sobie pozbieramy. Ale chyba będziemy w stanie pootwierać sobie różne przejścia teraz. I może jakoś nawet na skrót tutaj przejdziemy, co? Czy nie? Zapas elixiru został zupełnie liczba w magazynie 0, czyli 8 teraz posiadam ich, ale... Kurde, gdzie ja teraz jestem? Masakra. O mój Boże. To jest to.
Dobra, słuchajcie, ja myślę, że w tym miejscu byśmy sobie zakończyli dzisiejszy odcinek. Także mam nadzieję, że wam się podobało. Zachęcam oczywiście do zostawienia łapki w górę, jeśli wam się materiał z tych podziemi podobał. Zachęcam do komentowania. No i do usłyszenia, do zobaczenia następnym razem w kolejnym odcinku z serii Zagrajmy w Nio. Trzymajcie się, cześć i dziękuję za uwagę.